W Myszkowie odbył się dzisiaj pogrzeb rodziny, która zginęła w wypadku na autostradzie A1. Jadący ponad 250 km na godzinę kierowca BMW uderzył w kiję, którą jechali Patryk, Martyna i ich 5-letni syn Oliwier. Auto uderzyło w barierki i stanęło w płomieniach. Sprawca wypadku, Sebastian M., uciekł z Polski, ale został zatrzymany w Dubaju. Paweł Jędrusik. Msza pogrzebowa ofiar wypadku odbyła się w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława w Myszkowie. Przed kościołem zebrała się nie tylko rodzina i przyjaciele tragicznie zmarłych, ale także mieszkańcy pobliskich domów. Szkoda normalnie ludzi, bo to młodzi niedalecy są siedziby, mieszkali normalnie i to jest wprost nie do opowiedzenia. Tragedia taka rodzinna, że... Nie opadły emocje. No co ja mogę sądzić jako zwykły obywatel? No źle się stało, po prostu, bardzo źle. Znałam Martynkę, bo Martynka u nas miała praktykę na kuchni, za czym została kosmetyczką. Wspaniali ludzie. Śmierć za śmierć. I nic więcej. Przypomnijmy, do tragedii doszło 16 września na autostradzie A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Kierujący BMW Sebastian M. jechał z prędkością co najmniej 253 km na godzinę. Wtedy zahaczyło kije, która uderzyła w barierki i stanęła w płomieniach. Sebastian M. był ścigany listem gończym przez policję. Został zatrzymany w Dubaju. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim. Cały czas gromadzony jest materiał dowodowy. Prokuratura czeka też na rozpatrzenie wniosku o ekstradycję Sebastiana M.